Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Felsbruna. W dzisiejszym odcinku będziemy oczywiście robić orkę po kukurydzy, ale tutaj pierw zalewam John Deere'a, żeby on sobie siał już jęczmień na polu numer 18, 17, 19. Niech on mu to paliwo się daje. 300 litrów i będzie pełny. Dobra. Paliwo zalane, więc mogę go puszczać do siewu. A ja dziś fendem będę orkę robił. Do tego się muszę cosplay ustawić. Bo zapomniałem to zrobić wcześniej. Czy nie to źle, że zapomniałem, tylko nie zdążyłem. O, może tak bardziej. 15 minut, 14, 8 sobie damy. No i dobra, dzisiaj. Znaczy tylko ten narożnik tu wyprawię. W sensie wysieję ten narożnik. Będzie luks. Oczywiście jęczmień. Nie, na dzisiaj godzinnego nie będę robił, no bo przecież nagle to orka. O dobra, i tak musi być. Ja sobie to ładnie zasieję potem. Tutaj ten narożnik zasieję, żeby było ładnie. Żeby później dymu nie było. Rozpocznij kurs od 8 punktu, dobra, jedź. No i dobra, on sobie już tu ogarnie, będzie latał. Ładny z siemniczkiem. A ja lecę do mojego sprzętu, czyli do pługa. Nie wiem, ile mi się uda dzisiaj zaorać. Ale mamy 22 na godzinę orkę, długie pole. Więc myślę, że trochę powinieneś zagarnąć tym pługiem. Te pole 11 na pewno powinienem zaorać na odcinku, bo jest godzina 12:30. No to zrobię orkę do 13. O 13 skończę odcinek, będzie akurat pół godziny. Wiadomo, po odcinku będę musiał to zaorać sobie, ale no wiadomo. To jest nieuniknione, że po odcinku będę musiał orać. Wtedy tutaj orałem na dwa pługi. 35 minut chyba ten odcinek trwał. Numerek 66. Dokładnie to samo pole, po której zaorałem. Tylko że wtedy na dwa ciągniki orałem i jeździłem tą prędkością chyba 17. 17, czyli o 5 wolniej, ale na dwa pługi, czyli tak jakby robiłem 5 metrów, a tutaj robię tym samym przejazdem 5 metrów. Tam 4,5. 4,8 jest GPS nastawiony. I ładnie kryje. Czemu orkę od tej strony, a nie od tamtej? Bo pamiętacie, jak wtedy robiłem bruzdę, to robiłem bruzdę z tej strony. Więc teraz w tym sezonie odwrotnie trzeba zrobić. I no, a tak na serio, to chciałem po prostu od tej strony sobie zacząć. No bo tamten domek jest i... Muszę sobie zostawić większe miejsce na poprzeczniaki. Mogą być lekkie ścinki od internetu. Bo wiadomo, farming na Steamie jest. A ja ze Steama pobieram akurat 17 farminga, bo sobie kupiłem ją 17, więc sobie pobieram, więc mogę mieć jakieś ścinki, bo ja już mam 36 FPS-ów. Tylko nie wiem przez co, czy przez CP. Ale dobra, 40 jest, dobra, wraca powoli. 40 FPS-ów jest, a powinno być 55. Dobra, to nieważne. A jak fajnie sobie wygląda, jak z daleka znika tam. To jest ściernisko po rzepaku. Cieszę się, zobaczyć dawkę, czy na automata ma ustawioną. Jo, tylko te trochę próbki stare się robią i jeszcze rok chyba wytrzymają. Te zbiory jeszcze wytrzymają, a potem będę musiał jeszcze raz to badać. A jeszcze te dwa zbiory może by wytrzymały. Ale nie wiem, zobaczę. Ja, ale tu widzę, że na maksa nałożę, to jest dobrze. Tutaj wiadomo, że w rogu nie będzie nigdy na maksa. Bo tam jest piach.
A ja wiem, dlaczego on takie rzeczy robi. Bo ja miałem... Dobra, ja sobie to za siebie po odcinku. Bo ja miałem zrobić obrót, a nie gładko. Już wiem dlaczego. Dobra. Mój błąd. Ale dobra, idę ze siebnikiem tam te narożniki przejechać. Tam jest dosłownie 2 minuty roboty. Ale coś muszę wapnować? Raczej nie. Raczej nie muszę. Jak to wychodzi z PH? Ale chyba mi się zdaje, że nie muszę. Nie. Tutaj przecież na precyzyjnym to będzie. Ile to jest? 6,50? No, 6,25 to jeszcze jest dobre. Jeszcze ten sezon wytrzymaj, potem będzie wapnąłek. Bo mam, że znakomicie szybko idzie tym pługiem to nawracanie. A szczerze mówiąc, chętnie zobaczę ile zaorałem. Bo zaorałem... A nie, dobra, bo to jest 7. 67 aro zaorałem już. Mówię, coś mi nie pasuje, że ja tyle zaorałem w takim krótkim czasie. Na 7 na pewno większe wyniki będę robił pługiem. Jak będę po długości leciał, to też wiadomo, że więcej założeń. Tutaj fajne pole, tylko jak... No, trochę do orki jest. Na tej 7 trochę do ora nie będzie. Ale ja sobie to na spokojnie założę jakoś. Będę miał wolny wieczór, to sobie do ora. Pewnie i tak zapomnę, ale... A może zaraz po odcinku od razu to zaoram, bo jak będę pamiętał. Bo jak się robi od razu robotę, powiem wam, to wtedy jest lepiej. Wtedy nie muszę po odcinku... Wtedy nie muszę przed następnym odcinkiem myśleć. Czy mam to zrobione, czy nie mam tego zrobionego. To tak wtedy. Ale fajnie znika orka. To trochę poprzeczniaki dużo będą, bo będę musiał chyba 2 razy przejechać pługiem, ale... Wiadomo. Chciało się taki pług, no to wiadomo, że duże poprzeczniaki zostaną. Wiadomo, że na długości ten pług nadrabia na poprzeczniakach. Znaczy nie na poprzeczniakach, ale na długości ten pług nadrabia, tak? Bo on jest ściągany, więc on na długim kawałku idealnie. No powiem wam, jak orałem 26-25, to ten trochę krótki kawałek był. Trzeba było ciągle nawracać. A tu po jeden, a ta 11 jest widać, że dłuższa i jadę i o. I jest elegancko. O tym życiu to ja wiedziałem, że ja go zrobię. To już było od początku widać, jak wjeżdżałem na ten przejazd. Dobra, powolutku sobie nawrócimy. Ja muszę tak nawracać, bo ten pług trochę nachodził za orany, żeby on wtedy ładnie prosto wjeżdżał. O, jest 7 przejazd i będzie pół pola za orany. Jest chyba 2,40 z tego co pamiętam. Ale hejter już na pewno on zaorany. Zaraz wam powiem, że on zaorany. Za... A nie, co zebrane jest. Gdzie jest? Tu jest zaorany. Hejter 14. Myślę, że w realu bym tyle nie poszedł z pługiem. Nie ma szans, że tyle z pługiem pojedzie się w realu. W realu to tam... taka orka to...
8 na godzinę, nie? Ale pan powiedział, jak ja bym tu farming 8 na godzinę robić, to ja bym się chyba tutaj zachlastał. Się tu zanudził, jakbym miał 8 na godzinę orkę robić. No pewnie tyle by nie miał zaorane, to wiadomo. O kurde, ale się zgiął. Dobra, widzę, że trochę później wpada, tak mi się wydaje. Ale powiem wam, że ładnie idzie orka. To zaraz będzie problem z tym drzewkiem, żeby nawrócić, ale to spokojnie. Powiem, że fajnie idzie orka. Myślę, że do 13 powinienem jeszcze trochę zaorę, bo 27 minut, więc to pole na pewno jest zaorane i tam do słupa powinien dojechać. Tak mi się wydaje, że do słupa powinien dojechać. Kurde, trochę za bardzo tą markę wjechałem. Dobra, ale Żyda nie powinno być. No nie, nie będzie Żyda. Muszę zobaczyć, ile on tam zasiał. O! Widzę, że w koło mało objechane, więc teraz tylko środek nie zostanie. No spokojnie, tylko on sobie tam zasieje, to do końca odcinka da radę zasiać. Bo tam go puszczałem, to pisało 25 minut. Więc akurat te 13 powinien skończyć. Tak jak mówiłem na poprzednim odcinku z Sesbuna, w farmingu 19 trzymam się tych 6 godzin, od 6 do 8 godzin, w 2 tygodnie oczywiście o to chodzi, na Steamie, i teraz mam akurat 7 godzin. No tak się najczęściej kręcę, od tych 6 do 8 godzin, bo więcej nie gram. A tak naprawdę to tylko wchodzę na Bośnicę, to tam jest 2,5 godzinki, no chyba ze żniwa to 3 godzinki, ale mówię, to tak jest, to tak jest, te 2 godzinki to jest zawsze. No i wiadomo, jak Facebook to też tam jest godzinka nagrywania, szykowania to jest, tak, to jest godzina, jeszcze zależy co jest do roboty. Jak jest dokończyć żniwa na fejsie, to... Wiem, że to schodzi. Dobra, lecimy, nie śpimy. Dlaczego chciałem 11 zacząć robić? W sumie nawet nie wiem czemu. A, bo ostatnio na 10 robiłem kukurydzę. W sensie na 10 zbierałem kukurydzę. Cały odcinek kosiłem. A to już było ścięte poza odcinkiem. Bo mówię, orkiestra zrobiła 11, a wiadomo, że 10 nie da rady zaorać na odcinku. To co jest niemożliwe. Dobra, sobie tam sieje. Te krótkie już ma zrobione, więc teraz już mu raz dwa pójdzie. Będzie 24 na godzinę, więc mi tam raz, dwa to pójdzie. No dobra, to zaraz trzeba będzie poprzecznik zrobić. Ale to jeszcze czas. Aż dojadę do asfaltu, będzie dopiero poprzecznik robiony. No, on pewnie samochód zaryl. Bo tak nagle z nikąd ten monit wyskoczył.
Ale na sekundę dosłownie wyskoczył i zniknął. Już pewnie ja sam mu przydzwonił. No bo tam nic innego nie ma niż samochód. Tak, bo on na asfalcie nawraca, to samochód musi przyblokować jedynie. Ale widzę, że samochód przejechał, bo już normalnie jeździ. Więc już wszystko jest dobrze. Powiem wam tak, mam 1878 godzin w tejże. Na Steamie oczywiście. Na płycie mam chyba, nie wiem ile, ale około 1200 na pewno. Powiem wam tak, od czasu gdy wyszła 22, to ja zrobiłem 78 godzin w tej grze. No bo równo 1800 miałem. Równo miałem 1800 godzin, jak wyszła 22. Pamiętam, na Włośnicy dobiłem 1800 godzin. 1800. No, 1800 godzinę. O, tak chciałem powiedzieć. I równo jak wyszła 22, to miałem 1800 godzin. A ile mamy farminga? Pół roku już. No tak, 4 miesiące i tam był miesiąc. No pół roku. No teraz pół roku jest. Pół roku farming już jest. 22. No to w pół roku 78 godzin to powiem. Ja wam na początku, jak wyszedł WSK2, to tak bardzo mi się bardzo chciało w nią grać, a teraz powiem wam to tak jest neutralnie, powiem wam. A teraz jak nie gram farminga, to gram sobie w ETS-a zazwyczaj. Chociaż teraz pobrałem Huntera sobie wczoraj, dosłownie wczoraj Huntera pobrałem, więc teraz prawdopodobnie ETS pójdzie trochę w odstawkę i będzie ten. Będzie Hunter grany bardzo mocno. No i tak to będzie wychodzić. Zresztą, że teraz święta, to Hunter będzie bardzo mocno grany. Staram się tego Eurotrucka grać tam codziennie. O te 2 godzinki. No i oczywiście farminga też gram codziennie, bo muszę nagrywać odcinki. Ten odcinek jest na niedzielę. Na niedzielę? Tak. Bo to jest sobota. To jest na niedzielę. Na poniedziałek nie mam jeszcze odcinka. Ale muszę go ogarnąć na choćby. Z choćby Leronu będzie. Na poniedziałek. A na wtorek... Na wtorek chyba Czechy z 15 ogarnę. To nie wiem, czy Czechy będzie mi się chciało dzisiaj wieczorem nagrać, czy jutro. A może na święta? Dobra. Gdzie tam trzeba trochę koledze pomóc, bo gdzieś zarył coś. Akurat to jest nieuniknione, że oni gdzieś zaryją. Albo się sobie zablokują. Tego się inaczej zbytnio nie da zrobić. O, powiem, że ładnie wycofałem. Już mi się podobało to. Co on tu zrobił? A, ten zarył. Dobra, zatrzymaj kierowcę. I pokaż mi tej kumursy. Dobra, to od razu ten narożnik tutaj zasieje, jak już jestem. No jak jest tak po skosie ten kurs, to on nigdy tu nie może wycelować. Ale robotę robi zajebisty ten crossplay. Mówię wam, to jest chyba najlepszy mod do farminga, jaki jest.
Cosplaya mogę sobie ładnie puścić. Jeszcze całe poletko zrobi. Tylko ja go trochę źle nastawiłem teraz. Przyznaję się. Dlatego on takie tutaj omijaki zostawił na rogach. Przyznaję się do tego, że źle go ustawiłem. No i dobra, cała 11 prawie zaorana. A jak to w hektarach wygląda? 2,40 jest zaorane. No to chyba 2,60 pole ma, coś takiego. Pamiętam jak kosiłem, to 2,60 pole wyskoczyło. Najmniej tak mi się wydaje. Wiem, że przy okazji wszystkie znaki koszę po drodze jakie są, ale... No i tu będzie teraz ostatni przejazd, więc trzeba już rysować poprzecznik. Przyrysować, no. Orać poprzecznik. No bo ja tu na raz zagarnę i o... 2, 4, 6. A tutaj 2, 4... 4, 6, no. Czyli idealnie 6 rządków zostaje. Więc akurat się pługiem zagarnę. Mam trochę do lewy. No i dobra, i rysujemy ten orkę, robimy tego poprzecznika. Tutaj na pewno zagarnę. Tutaj tych narożników będzie najgorsze, żeby to zagarnąć. A tu po skosie już na pewno zagarnę. No i dobra, i ładnie. Nie mogę się doczekać tego nowego kombajnu. Aż kupię sobie tego klasa. Na następne żniwa aż na pewno będzie klas, więc... Ej, ładnie zagarnąłem. Podoba mi się to. Dobra, to już na raz nie zagarnę. Czyli chciałem takiego łuk od razu zrobić, ale troszeczkę nie wyszło i postanowiłem sobie to do tego, do kąta prostego zrobić. Dobra, tego już nie będę doorywał tam. To mi się nie opłaca na tą jedną kipkę doorywać. Ewentualnie pukle jak poprzez mnie. O, i tak zostawię, tam nie będę tego dorywał już bez zasady. Po prostu lekko mnie zewnę równa praca, jak to widzę. No, jeszcze na 10 minut przejadę na tamto pole. 10 minut to pewnie będzie gdzieś do słupa dojadę. Tam będzie krótko z przodu. Jeżeli od tej strony będzie krótko, to myślę, że do słupa powinienem dojechać. O! A no tak, zapomniałem, że to taka ściana jest zrobiona. By się lekko zdziwiłem, dlaczego stanął, a nie podjechał. No i dobra, na moje dwa pługi to było niemożliwe, żeby zaorać takie pole. Od tamtego czasu pole nic się nie powiększyło. Dobra, pług już obrócony. No, 2,80 zaorane. Nawet go nie składam tego pługa, bo po co? Jeźdź pan szybciej. Dobra, gadę tu ze stosa. I lecimy. Właśnie nie wiem, czy tego pługa nie będzie ściągać tutaj, ale nie powinno.
Przecież to wiecie, to jest farming to. W 15 na pewno by go ściągało, ale widzę, że to jest 19, więc raczej nie powinno go ściągnąć. Za mały skos, jakby był dużo większy nachył, to pewnie by go ściągło. Ach, to jest wszystko ładnie, pięknie. Dobra, to na razie trzeba to tak ładnie to zaorać. Ale mam, że troszeczkę jednego orki będzie na tym polu. To jest długości. Nie, to jest. Może nie połowa, ale 3/4 jedenastki to jest długości. I to jest na pewno widać, że jest krótsze. To ja o tym wiedziałem, że to jest krócej. Dlatego chciałem od tej strony orkę robić, bo zawsze od tej długiej zaczynałem wszystko robić. A gender skończył? Nie, to ma pół pola. Czy połowę. No, tych długich, nie można powiedzieć. Ja jak będę robił poprzecznik, to tutaj tak, o tak zrobię poprzecznik, tutaj po skosie. Ładnie sobie dokleję, bo to tak dziwnie wygląda. Akurat dość ładnie udało się nawrócić teraz. Ile tam będzie tylko na jeden przejazd pługa, poprzecznik. Ale to tam wiadomo, jak będzie na dwa, to będzie elegancko. Nie, no ładnie się trzyma pług, ładnie kryje. Mamy 12:55, więc według mojego planu nagrywania zostało 5 minut. Nie, turki chyba nie mam jeszcze zrobione. Dobra, elegancko, elegancko. 5 minut, no dobra, to zdążę to zasiać. Albo poczekam tak długo, aż zasieję to. Tam już dużo mu nie zostało do siania. Dobrze, że tego Fesbruna wszedłem nagrać teraz. Chciałem go wczoraj chyba nagrać. Ja wczoraj jeszcze jeden odcinek miałem nagrać, ale jednak tak wyszło, że wszedłem do Huntera i zanim wylazłem, to 6 godzin zeszło. Mówię, jutro też jest dzień, to jutro się nagra. No to kolejny odcinek pewnie za tydzień dopiero będzie z siebie, więc to już praktycznie będzie końcówka kwietnia. A na początku maja będzie 2 lata serii. Od zaczęcia. Więc fajnie, fajnie. Powiem wam tak, ten czas tak zapierdziela, że nawet nie wiem, nie. Pewnie już się farming pobrał, czy nie? No, prawie się pobrał. Bo jak odpalałem farminga, to pisało, że 35 minut, a pisze, że jeszcze 8 minut będzie się pobierał. Tylko coś minę teraz, dobra, przyspieszę. I pisze, że jeszcze 5 minut się będzie pobierał. No, tam zostało mu 600 mega do pobrania. No jak chodziłem do farminga, to wiedziałem, że będzie to, że do 13 się pobierze. A do 13:03 to tak wychodzi teraz. Dobra, nie się pobiera powoli. Oczywiście farminga 11 pobrałem sobie całego. Mam 65 zł na Steamie. Nie wiem, czy czekać na Iberię.
A czy czekać na promocję? No, czy no będę czekał, nie? Właśnie nie wiem, czy to za te 65 zł kupić. Czy dodatki, te pani dropsy wszystkie i dużo tych dodatków kupić, czy lepiej kupić Iberię sobie jedną Iberię. Ale chyba Iberię sobie kupię z tego względu, że to jest drogie. To będzie około 62 zł kosztować na promocji. Więc ja sobie to kupię. Będę miał, wiadomo, nowe misje do zrobienia wtedy, nowe tereny do jeżdżenia i będę promocją sobie grać, więc będzie też dużo fajnie się grało w Eurotrackach. Na promocji fajne trasy są. Więc myślę, że Iberia będzie w sam raz. A po świętach, jak będę wracał z Żabki, do Żabki, będę sobie pójdę. Pacer Cargo najwyżej za 100 kupię. Bo myślę, że w maju też jakieś promocje będą. Wtedy wiadomo kupić resztę dodatków do ETS-a, ale to mi się pewnie nie uda kupić. Znaczy, wróć. Nie wiadomo, ile mi się uda kupić za tą stówę tych dodatków. Te malowania to tam, nie wiem ile tych malowań, chyba jest 20-30 malowań. To jest tam złoto 80, czyli 20, prawda, jak jest za 28 zł. No a później wiadomo, jak mi się Eurotrack, znaczy nie tyle zaznuje, tylko Eurotracka, jak sobie kupię wszystkie dodatki, będę miał, to wtedy będę upgrade'ował sobie farmingi. Znaczy upgrade'ował, kupywał dodatki do farmingów. 13 już mam na maksa kupioną, potem 11 sobie kupię, to 28 zł muszę będę musiał wydać na te wszystkie dodatki. Mógłbym teraz w sumie w zasadzie kupić te wszystkie dodatki, ale... Pewnie ktoś się zapyta, po co ci te dodatki, a ja powiem wam po to, żeby mieć jakąś satysfakcję z tego. Mieć fan z tego, że mam wszystkie dodateczki. No, na końcu chyba Huntera będę uleczał. Na Epiku jak do mnie za 100, to tam będę kupić sobie pieski jakieś. Dobra, 13.1, ale sobie jeszcze zaoram kawałek. Zresztą zaraz zobaczę, ile jest minut odcinka. Tak żeby do 35 minut było. Dobra, farming się pobrał, została jeszcze minuta. Zostało 100 mega. A minut mamy 33, no to akurat. Tak jak mówiłem, że do słupa dojadę, to dojadę. Do słupa ile mam? 3 przejazdy jeszcze. Więc fajnie, fajnie. Powiem wam, że godzinki powoli się farmingu nabijają. Bywały takie dni, że potrafiłem w 19 grać. Ale mówię, jak nie było jeszcze 22. Bywały takie dni, że potrafiłem w 19 grać nawet i po 6-10 godzin. Mój rekord, co grałem wtedy z Michaelem i Aftyson, to było 12 godzin pod rząd, gdyśmy grali, to pamiętam. Gdyśmy grali chyba od 8 rano? Chyba od 8. Od 8 albo od 9. Coś takiego, do 21. Znaczy, no wiadomo, żeby 12 godzin było. Myśmy grali 12 godzin, to pamiętam. To była chyba taka moja najdłuższa sesja farmingowa. A i potem nie powiedziałem, bo jak kupię Eurotracka sobie, w sensie te zadatki, to... Wtedy kupię sobie 15 na Steamie i wtedy wszystkie karteczki. No bo 15 też warto mieć na Steamie niż na płycie. No dobra, to
O, teraz go czysty. Zakończył pobieranie farmy 114. Piętnastkę gram. Dużo. Jest dużo. No i powiem wam, że w 15 nawet czasami. Teraz wychodzi, że 15 gram więcej niż w 19. Bo teraz gramy sobie na bólu siebie. Się nie wiem, czy dzisiaj będziemy grać na bólu siebie, czy nie. A ja lubię sobie do 15 powracać, taka nawet samemu. To już nie chodzi o multi, tylko ja lubię sobie do 15 powracać, bo tam fajne mody były do 15. Mam fajne mody, fajne mapy. PG pomoże nam, bardzo mi się podoba mapa. Ja tam lubię sobie powracać co jakiś czas. To jest bardzo fajna mapa, duża. Ja zawsze lubiłem na tamtej mapie kosić. Zawsze cosplaye sobie ustawiać, dwa duże kombajny wziąć. Najczęściej to był Kras, LG Kras. Najczęściej to był Case i New Holland. Ciągniki 4, zawsze, że po dwa ciągniki do kombajnu jeździły. Zawsze mi się to udawało. Zebrać całą mapę udało mi się zebrać zawsze. Ale już nigdy nie było czasu, żeby to posiać. Już nie było czasu, żeby to posiać i zbierać kolejny raz. Znaczy, no raz mi się tylko udało chyba zasiać. Oczywiście chodzi o single. Pamiętacie serię Kasper na PGR? Na pewno pamiętacie. A jak nie, to nie. To raz mi się tylko udało chyba tylko z tego względu, że miałem serię na YouTube. To dlatego mi się to udało zasiać wszystko, poprawić potem. Dobra, fajnie idzie. Słup oborany, więc teraz ostatni przejazd to będzie zaorany słupek. Trochę kombinacji trzeba było zrobić, ale... Ale wiadomo, jakoś to zawsze się da. Więc ja po odcinku będę miał długie, długie, proste tylko. Po odcinku będę miał długie, długie, proste, więc... Tam jak się puści pracownika, znaczy no nie pracownika, bo to ręcznie będę. On to skończył sieć? Tak, teraz powinno wyskoczyć, że zakończył pracę. No. Dobra, ja też dojeżdżam do końca i kończę ten odcinek. Wiadomo, już czas. A też nie chcę was przeciągać tutaj. Ja mam, że ładny kawałek zaorałem. Ciekawe, jak było od początku odcinka tego orał, ile bym tego zaorał. Myślę, że jakbym od początku odcinka walczył, to myślę, że gdzieś tutaj, do tego miejsca, myślę, że gdzieś dotąd bym dojechał. Tak mi się bynajmniej wydaje. Oczywiście rozłóż siewnik, bo ja to muszę posiać te kminy. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie na koniec filmu, trzymajcie się, tylko cześć!